Ja jestem bardzo cierpliwy, jak to mówią. Cierpliwy to i kamień ugotuje, więc dzisiaj, pomimo tego, że już dawno nie grałem, ale czułem się dzisiaj na boisku dobrze, tak jak nie wiem, w zeszłym roku, także nie było tutaj żadnej presji, szczególnie że graliśmy z chłopakami tutaj z niższej ligi rozgrywkowej. Wiedzieliśmy, że zagrali bardzo dobry mecz z Suwałkami, ale mówię, tutaj pełne skupienie, pełna mobilizacja i determinacja na boisku i wystarczyło to, żeby wygrać. Przede wszystkim ta ich zagrywka, tak? Wiedzieliśmy, że na bodajże, nie wiem ilu mają zawodników dokładnie, bo jest jakaś kontuzja, ale na tych 12 zawodników, którzy dzisiaj byli, 11 zagrywa z wyskoku, tylko jeden flotem, więc wiedzieliśmy, że na pewno będą bardzo mocni na zagrywce, a mogą mieć problemy z flotem, bo potem na treningach, jeżeli wszyscy serwują z wyskoku, no to z tym flotem automatycznie, jeżeli nikt go nie serwuje, będzie problem. Tak też dzisiaj było, no i udało im się w drugim secie podgonić troszeczkę wynik, zagrać jakiegoś asa, coś zablokować na wysokiej piłce i powalczyli do 22, ale raczej kontrola też, pomimo tego, że było do 22, była. Większym dla mnie przynajmniej dzisiaj problemem było to, że boisko jakby nie było wydzielone kolorami. Wystarczyło, że byłoby pomarańczowe na przykład, tak jak jest na Teraflexie, i byłoby troszeczkę lepiej na pewno na zagrywce, ale mówię, tutaj nie szukajmy jakiś wymówek, no musimy grać tam, gdzie nam dają, że tak powiem, to nie było naprawdę problemu. Hala jest jak najbardziej grywalna. Można powiedzieć, że jeżeli wygramy ten ćwierćfinał, to tak naprawdę i tak pozbędziemy się jakiegoś mocnego przeciwnika w czwórce. Mówię, na pewno będzie to ważny mecz taki z perspektywy, że ten puchar, powiedzmy sobie, to są 3 mecze, które można wygrać i zdobyć jakieś trofeum. Także zaczniemy od ćwierćfinału. Nie wiemy jeszcze, kiedy go zagramy, ale pomimo tej porażki z Katowicami w weekend, uważam, że jesteśmy w bardzo dobrej formie, także myślę, że będziemy faworytem tego spotkania, niezależnie z kim zagramy.